Siedzę na trenażerze. Tyłem. Cześć, witajcie. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią podsumowanie testu trenażera Between Innight Connect 320. Już jakiś czas temu mówiliśmy o tym produkcie, opisywałem jego wszystkie najważniejsze cechy i tutaj sobie gdzieś to wideo będziecie mogli kliknąć. Będzie ono także w opisie podane, więc tam Was odsyłam, jeśli chcecie ten produkt poznać. Dzisiaj opowiem Wam trochę bardziej o tym, jakie są moje wrażenia z używania tego trenażera. Na pewno trzeba zacząć od tego, że jest on dosyć lekki, łatwo go można sobie złożyć, rozłożyć. Montaż koła jest też bardzo prosty. To wszystko jest takie mocno intuicyjne. To, co mnie zaskoczyło bardzo na plus w tym trenażerze, to zdecydowanie jest poziom głośności, z jakim on pracuje. No, jest bardzo cichy. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, że spokojnie tutaj w bloku mogę sobie pojeździć i tak naprawdę dwa pokoje obok go już nie słychać. Podepnę zaraz mikrofon blisko rolki i sami sprawdzicie, jak będzie słychać, czy to jest głośno, czy cicho. Bardzo fajnie działa też manetka zmiany oporu. Ten opór jest płynny, łatwo można ją operować i wykonać wszechstronny trening. Jeśli miałbym doszukiwać się jakichś wad w tym trenażerze, to jest taka jedna wada, która dotyczy tak naprawdę chyba wszystkich trenażerów tej serii Smart lub takich aspirujących do bycia trenażerami Smart. Tutaj w zestawie dołączone są czujniki kadencji i prędkości. Natomiast te czujniki są wykonane w technologii Bluetooth Smart. No i trzeba mieć telefon z tą technologią, żeby uruchomić aplikację. To jest problem, który dotyczy tak naprawdę wszystkich producentów i tutaj kompatybilność technologii jest dosyć słaba i trzeba zawsze to dobrze sprawdzić przed zakupem takiego urządzenia, czy Wasz telefon jest kompatybilny, czy czujniki są kompatybilne, czy nie będzie trzeba na przykład dokupić jeszcze jakichś akcesoriów za kilkaset złotych, bo czasami tak się może zdarzyć. Natomiast myślę, że jeśli kupujesz trenażer po to, żeby zrobić na nim jakiś taki zwykły, normalny trening, to tak naprawdę potrzebne Ci jest to, żeby on był po prostu cichy i żebyś nie przeszkadzał tutaj w domu dookoła wszystkim czy sąsiadom. Natomiast jeśli chcesz zostać mistrzem na Zwifcie, no to już trzeba inwestować w trochę inny sprzęt niż po prostu trenażer z czujnikami, bo jednak, żeby tam rozwinąć skrzydła, to potrzeba trochę lepszy sprzęt. Podsumowując, trenażer ten na pewno sprawdzi się do takich codziennych, zimowych treningów. Spokojnie można na nim wykonać naprawdę różnorodny trening. A jeśli macie telefon, który ma w sobie technologię Bluetooth Smart, to także będziecie mogli skorzystać z funkcji, które proponuje aplikacja Between Training. To jest moje podsumowanie testu trenażera Between InConnect 320. Jeśli już używacie tego trenażera, to napiszcie proszę w komentarzu, jakie są Wasze wrażenia. Jeśli to wideo Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. A jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi wszystkimi nowymi filmami, to pamiętajcie, żeby dać nam subskrypcję, którą tutaj gdzieś można kliknąć, a dzięki temu będziecie na bieżąco z każdym naszym nowym filmem. Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za uwagę. Cześć!